witam się w kolejnym dniu z Turcji jeszcze. Za 2 dni wyjeżdżamy, a ja chciałam Wam pokazać, że mimo, że jest po sezonie, to w Afsalar nadal jest trochę ludzi i że niektóre sklepy są otwarte z ciuchami, czy to z biżuterią, czy kawiarnie, czy restauracje są pootwierane. Wchodzimy zobaczyć na deptach, jak to wygląda. No, więc jak widzicie, jakieś sklepy z pamiątkami, ze wszystkim, typu suwenir, textil shop i market. Buty, ciuchy i tam są kawiarnie i to jest pootwierane. Nie wszystkie, ale część jest pootwierana. Codziennie generalnie jest po 17-18 stopni. Mamy koniec grudnia, jest naprawdę ciepło. Ja mam krótkie spodenki, mam sweter, bo ja jestem zmarzłych. Więc lubię, jak jest ciepełko. Ale no, generalnie jest wszystko pootwierane. Prawie. Także spoko. No i to jest duży plus, że z naszego mieszkania mamy tutaj około 10-15 minut takim nieśpiesznym krokiem, nieśpiesznym takim spacerkiem, przespacerować się 15 minut w dół. I jesteśmy w samym centrum, no i do morza jest 20 minut. Widzicie, jest kawiarnia, jest otwarta, mogę polecić, bo są dobre ciasta i dobre kawy i wszystko jest dobre. No i tu pootwierane są sklepy i tam dalej też są pootwierane restauracyjki, jest ogólnie pięknie. No i jak wyjdziemy tutaj z tego deptaczka, są te wszystkie sklepy, bazarki i tak dalej. Po lewej zaczynają nam się restauranty, tam, oczywiście tam też są na deptaku. Tutaj jak przyjdziecie na drugą stronę, tam widać hotele, ale tam za hotelami jest plaża, która nie jest prywatna, bo w Turcji plaże są publiczne. No i tu jakieś fryzjery, nie fryzjery, tutaj też są fryzjery. No i do góry, takie, do góry to będzie takie 15-20 minut. Bo wiadomo, schodzi się szybciej, bo jest z górki. A jak wchodzimy, to wchodzimy pod górkę. I tu mamy Cihana, naszą restauracyjkę, w której jest dobre jedzenie. Tam jest Migros. Także bardzo fajna lokalizacja i nie jest to mieszkanie. Dzień dobry, witam się w nowym dniu. Dzisiaj jest ostatni dzień naszego pobytu w domu. Wyjeżdżamy dzisiaj z Turcji, z Alanji. Poza tym nic więcej na razie się tutaj nie zmieniło. No i tak wygląda mieszkanko. Jest troszkę bajzel, ale szykujemy się do wyjazdu, więc tak to wygląda. No, trzeba wyczyścić toaletę i zaraz ruszamy w stronę Grecji. No, zwarci i gotowi. Chyba wszystko jest na miejscach. Nie mam pojęcia, bo nas tu nie było przez miesiąc, ale tak mi się wydaje, że wszystko jest. Fajnie było pomieszkać w mieszkaniu. O, już coś leci. Ale pora jechać dalej. Cielo tam. Cielo. Chwila na postój. Cielo jest niezadowolony. Ogólnie bardzo protestował. Teraz na chwilę się uspokoił, co jechaliśmy chwilkę. Tak ogólnie to łaził, miauczał. No strasznie mu się to nie podoba. Także protestuje. No, a my podjechaliśmy zatankować gaz i paliwko. I wydaje mi się właśnie, że widzę, że jest po 22 liry, więc troszeczkę taniej niż było wcześniej. No ale to też nie jest tanio. No, jedziemy dalej w stronę Denizli. Coś takiego. Widzę na mapie, mamy 252 km. No, i pierwszy postój. Przerwa na jedzonko, na zupkę. I trafiliśmy do knajpy w ogóle, grzybowej knajpy. Wszystko tu jest z grzybem. Zamówiliśmy sobie coś tam grzybowego i grzybową i jakąś tam jeszcze jedną zupę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tu oczywiście na wjeździe są grzyby. I znak już nas informuje o tym, że to jest mantar evi. Czyli grzyby. No i bardzo fajnie tu jest zrobione. Ogólnie parking spoko, też jest dosyć duży. No i wchodzimy sobie.
Tam w ogóle jest market, pewnie można kupić jakieś grzyby. No i wchodzimy. Jest na klimacie. Mamy fontannę. I stoliczki na dworze. Sparcia. No i mamy zupkę. I wygląda całkiem nieźle. To jest grzybowa twoja. Moja jest grzybowa, no. Bardzo mnie to cieszy. Chciałam. A Paweł ma jakąś specjalną tego regionu. I co? Dobra, ostro, zakaz. Już jadłem już taką zupę. Dobra. Kurde, jaki chleb gorący. O kur... ale jaki fajny. Ale czad. Obydwie są bardzo pyszne. Paweł jest jakaś mięsna taka, nie wiem. Pomidorowa? No, bardziej paprykowa, nie? Paprykowa może, no. Ale grzybowa niszczy. Zajebista jest. Chleb robi robotę, bo nie jest jak ekmek, tylko jest taki normalny i jeszcze cieplutki. Ale czad, zajebiście to wygląda. Mega. Próbuj. Gorące. No, ciągnie się, ale czad. Generalnie spoko, ale grzyb jak grzyb, nie? No to jest boczniak, nie? No, takie boczniaki. No dobra, no. Całkiem spoko. Smakuje. I wszystko smakuje. Głowie wszystko smakuje. Takie podgrzewane w środku to jest, żeby było ciepło. Cały czas. Patrzcie w ogóle na jakim klimacie jest jeszcze w środku. Wszystko jest pięknie w drewnie. No po prostu mega. A tutaj w cegle strasznie mi się to podoba. Jest tak chłodno. Fajnie. Lubię taki wystrój. To jakiś Indianin wisi w ogóle. Czekajcie, bo strasznie prześwietlę obraz. Indianin, tu wisi dywanik. Mega, mega klimat. Kolejnym dniu spaliśmy na Opecie i nie mamy mleka, jedziemy po coś na śniadanie i lecimy dalej. Ogólnie spało się dosyć dobrze, ale za cicho tutaj nie było. Nie? A jak ci się spało? Normalnie. Normalnie, na stacji. Jak jest zimno z rana, chyba stopnie. A na stacji jesteśmy było 3. Chodź tu, protestancie, chodź. Ciola protestuje jak zwykle na początku jazdy. Boże. Mgła. Ale 5 stopni. To możesz po śniadaniu. Biały mandarynki na śniadanie. Wszystkie knajpy pozamykane. Idziemy dalej. Misio grzeczny na razie. Z przerwami na marudzenie. O. O, zajebiste. Najlepsze jak jadę. Kogo to? Nie, to jest Ukraina. Zajebista. Jaka? Zajebista. Daj mu dojechać. Co? Ty machał? Macha? Dzień dobry!
A. A. Okej. Mam 693. A 622. Ostatnie zakupy. Chemię wcześniej robiliśmy. Ile? Kurde, to z okularów 838. Pięknie. 82 jest chyba z karty, tak? To z karty. Dobrze, to jest 83, tak? Zniżki z Migros kart. Nie? No, ja wyjeżdżam pierwsza. No, ale to bez chemii, nie? Chemia już jest kupiona. Staną na ulicy. Staną na ulicy. Kolejne dzisiaj 400 zrobione. Za to gozlemy, co byliśmy na obiedzie, zapłaciliśmy 345 lir, ale to dlatego, że kupiliśmy jeszcze 24 sztuk jajek i ser. Paweł wziął dwa rodzaje. Taki. Co? Nic. I taki. I za to 345 lir i pokazuję, gdzie stajemy. A tu Gnojek się uczy, jak wychodzić, bo wybiegł z auta. Na zakupach. Pies uważa. No, chcesz iść czy nie chcesz iść? Gdzie chcesz iść? No i po drodze na ten most nowy, który zbudowali, co się przejeżdża z Kanakale do Gallipoli, tym mostem. Znaleźliśmy taką miejscówkę przed tym mostem. Jutro będziemy wjeżdżać na most. No i fajnie, klimat jest mega. Woda jest czyściutka. Ogólnie jakaś wioska tutaj jest taka. Same psy, cicho. Generalnie spokój. Może muszelki będą? Ale jest czysta woda. No pięknie. I jest nawet ładna pogoda. Jest w miarę ciepło. Także spoko, jest 16 stopni na pewno. I tak sobie stoimy. Myślałam, że to pies leży. Ale grubas wielki. Cześć. Cześć, grubasie. Siedzi tam w krzakach. Ciolo. No jest następny kolega. Myślałam, że to ciolo. Byłam święcie przekonana, że to ciolo, ale to było podejrzane, że ja go zawołałam, on biegnie do mnie, więc to nie jest ciolo. Ale ma uszy nadgryzione. Ale grubasy wielkie. Ej, nie bijcie się. Ej. Bez bicia mi się tu, proszę. Co on chciał ci przyłożyć? No jest i ciolo. Patrz, tereny bada. Ten się czai. Ten ma go gdzieś. O Jezu, znowu dostanie od nich, kurwa. Jest akcja. Znaczy akcja jest taka, że ciolo się w ogóle nie boi ani psów, ani kotów, nie? Jest tak odważny, ale to niedobrze. Zaczepia ich, nie? Zaczepia, no. Ten cwaniaka zgrywał czarny. Do białego się tam burzył. Oho, trafiały. Zaraz pokażę mu, gdzie raki zimują. To ich teren jest. To jakiś Gruzin przyjechał. Do Turcji. Pewnie jak drogi dostanie czarno. No. Jak Paciek od głowy wykrzywa. Nie notowałeś ten ciolo. Pa, pa, pa. Ciolo. Uważaj na niego. Dzień dobry. Witamy się przy śniadanku. Ostatni dzień w Turcji. Trochę smutno, co? Że wyjeżdżamy. Czy ja wiem? No, że tylko miesiąc mieliśmy. Mi jest trochę smutno, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że jedziemy do Grecji. Na śniadanku wjeżdżają płatki. Ja mam w mleku. Pawciu ma w jogurcie. A ciolo nie ma w ogóle. A ciolo już po śniadaniu dawno. I chodzi marudzi w koło, bo chce wyjść, ale nie. Bo już wczoraj uciekł, więc... Znaczy uciekł, wystraszył się kota i tam go kot gonił. Uciekł w krzaki. Odjeżdżamy. Fajna miejscóweczka przy morzu. Klimatycznie. Bardzo spokojnie. We'll be right back.
grać. Ej, po co oni teraz to zrobili to? Zaraz się dowiemy ile. No, jest to tak, ale. HGS-a mamy też, ale. Nasz. Dzisiaj go... Gdzie jest ten bilet? No, próbował Paweł zapłacić i nie szło. HGS. Wszędzie jest HGS napisane. Credit card wszędzie też jest, nie? Credit card, no. Lulek, uspokój się, proszę cię. Co? Co? Puszcza cię, jedź. Psikos! Taki prezent na nowy rok od Turków. Może być, że jest na święta jest za darmo. Może, no. Albo czytało w końcu z HGS-a, nie? I mamy na HGS-ie, mamy most, bo tam było jakieś parę lir. Ale to było parę lir, nie? A most kosztuje, z tego co patrzyłem w necie, na nasze auto 250 lir. No to zobaczymy, dowiemy się. Na granicy. Ostatnim razem prom kosztował chyba 120, tak? I tak zapłaciłem w euro, to mnie policzył więcej. Nie można tam płacić kartą. Trzeba czekać jeszcze na ten prom i nim płynąć, później zjeżdżać z niego w korku. To lepiej zjechać tym mostem. Na osobówkę już dwie paki, nie? Taniej, nie? Do trzech 20 wystawu osi 200, a powyżej 3 20 wystawu osi 250. Czyli tam pojedzie 250. Trzeba. No. Teraz było za darmo, najprawdopodobniej. No, zobaczymy. Dobra, lecimy. Dobra, są jeszcze jedne bramki, jak się okazuje. Zobaczymy, czy to... Siolo, przestaniesz beczeć? Nie, przestanie. Poszedł. Pokaż mi kartę. A, i tu siedzi pani, nie? A, tu siedzi pani. I tu się płaci, 250. Czyli nie było za darmo. Nie ze święta. Jednak 250, dobrze mówię, że 250. Tam jest po prostu szlabany, się otwierają. Nalicza ci opłatę. Po prostu. Cyk, skanujecie. I ten. I jedziesz tu zapłacić. Za mościk. Muszę spróbować na HGS. Dobra. Dobrze, że można płacić kartą, nie? Bo tak to by był problem. Trzeba było do banku. Po bankach łazić i zapłacić to. A tak to się płaci od razu i nie ma problemu. Chodź, Bekso. No. Dziękuję. Bye, bye. Zapłacone, szczytane, jedziemy. Gule, gule. Gule, gule. Gule, gule. Nie. Boże, katują go. Jaki on jest biedny i nieszczęśliwy. O jest! On pewnie siedzi na łóżku. A jak? Na łóżku, tak? Z łóżka podziwiasz widoki? Wolisz zostać na łóżku? Co się dzieje? O Jezu! Jaki ty jesteś biedny i nieszczęśliwy. Tak? Nie chcesz? Chcesz być na dworze znowu bezdomnym. Tak? No, okej, rozumiem. Rozumiem twój ból. Już? Kolejne zakupy. Co my tutaj mamy? Przykrywkę. Przykrywkę. Deskę nową. Przykrywkę. Mamy trzy miski. Jeden durszlak, w sumie dwie miski, jeden durszlak. Sireczki i nową miskę na owoce. I wszystko w Tedim. No, 269 lir. Nie. 100 zł? Niecałe, no. 7, 8? 7 dyszek. To 7 czy 8? 75 chyba. A, wariat. Krzywka liczy. Dobra. Idziemy to zanieść, lecimy dalej na zakupy. Nieplanowane zakupy? Nieplanowane zupełnie. Ale dresiki muszą być, nie? Pokaż dresik, kolor dresika pokaż. A, piękne. Dwie pary dresików. I szósy. I szósy.
Za ile? Za chwilę. Za chwilę sporo. O, jeszcze jednego tylko tego. Autko. Samochodzika. Hot Wheelsa, no. Widzę. Patrz, jest, masz cały ten zabawy, do zabawy. Gdzie? Ty masz dojeżdżenie. Parking. Tu masz Hot Wheelsy. Ale to są, ja chcę pojedynczy, nie chcę. Tu są potrójne. Poczwórne. Duże dziecko. A, new model. 2022. Pokaż, pochwal się. Następny do kolekcji. Rally Champs. Nie, w tam, w tam. Rally Champs. No, tak, drugi już. No. Najważniejsze. 911 GT3. Znalazł 911. No i tego wziąłem patrola offroadowego takiego, bo no. On jest fajny. I radość na wodzie jest bezcenna. Dobra, chodź coś zdjęć. Ostatnie zakupy. I Paweł wziął za tutaj koszyk. Nie jedzie normalnie. Samoskręcający. Ile zapłaciłeś? 650, tak jak nie wiem, nie wziąłem. Ale już wszystko mam. 600 co? Warzywa, i tortilki. Choć żarcie, choć piasek. Tak. Wszystko co potrzebne i co tanie w Turcji. Bo droższe na pewno będzie już w Grecji, bo to Unia. Dobra? Lecimy do auta i coś zjeść. Jeszcze. No i mamy ostatnie danie. On ci robi masełko. Poczekaj. Chyba, tak mi się wydaje, bo im polewał. Tak. Ja mam Beatty. Paweł Iskandera. Na 3 miesiące musi wystarczyć, bo mięsa nie było, żeby kupić kasapa, żeby zamrozić. Yes, please. Masełkiem polewają, super. Pawcie już polane. Jak? Bo moje dobre. Dobre, nie? Spoko. Jemy. Że zapłaciliśmy 193 lir. Tak, 60. 160. Co? 193 lir. Pa! Ostatnie tankowanie. Pawcie tankuje. I widzę, że jest cena na BP 22,39 pewnie za tego lepszego. Czyli pewnie taka sama jest na Shellu, bo my tankujemy na Shellu. Zawsze. Ale jest problem, bo nie ma gazu. No, jest wódka, że jest gaz, a gazu nie ma. Więc nie, jeszcze chcielibyśmy gazu dobić przed Grecją, bo pewnie tam jest drogi. Tak wszystko. Auto podejrzewam, że zatankowane do fulla. Nie ma gazu. Pawcie moje auto, żeby nasze autko weszło w nowy rok czyściutkie. No i trzeba wykorzystać te drobne, nie? Chodzi o te drobne, no ale powiedzmy, że wiecie, fajnie wejść czystym w nowy rok, więc myjemy jeszcze autko. I lecimy do granicy. Zobaczymy, co się będzie działo. Aby nic. Aby chociaż raz przejechać bez problemu. Pierwszym się przejeżdżało. Jakby, nie wiem, granice, bramki. Coś tam deseń. W drugich bramkach już jest kolejka. Sprawdzają. No i przyjechaliśmy pierwszy raz bez problemu. Przyjechaliśmy. No turecką przejechaliśmy, tak? Jeszcze ewentualnie mogą nas na greckiej zawrócić. Ale turecką mamy z głowy. Nie kazali płacić na nim, więc to jest dobrze. Okay. Turcja nas żegna flagą. I widzę nas grecka flaga. I żołnierze stoją. Z karabinami.